Wydawnictwo Albatros zaprasza do wysłuchania książki Donato Carissiego zatytułowanej Dom bez wspomnień. Przełożyła Anna Osmulska-Mętrak. Czyta Janusz Zadura. Dla Antonia i Wittoria, moich synów, źródła mojego prawdziwego talentu. Posterunek karabinierów Straż Leśna Barberino del Mugello. Do K.A. Legionu, komendy Karabinierów Toskanii, Florencja. Do komendy Międzyregionalnej Karabinierów Podgora. Przedmiot: Zawiadomienie o zniknięciu numer AKT 6626 vr Dnia 7 czerwca 2020 roku, około godziny 6.23. Para wycieczkowiczów, dzwoniąc pod numer 112, zgłosiła pojazd porzucony w lesie w miejscowości Valle del Inferno. Wysłany patrol na 16. kilometrze drogi lokalnej 477 rzeczywiście natknął się na Fiata Pandę, numer rejestracyjny CR990FR w kolorze ciemnoróżowym. Pojazd zaparkowany na poboczu jezdni przy pasie prowadzącym w kierunku Passo della Sambuca miał otwarte drzwi i bagażnik. Tylna lewa opona wyglądała na przebitą. Leżące na asfalcie koło zapasowe i wsunięty pod podwozie lewarek wskazywały na próbę wymiany opony przez kierowcę, najwyraźniej przerwaną albo nieudaną. Wewnątrz auta znaleziono wiele rzeczy osobistych należących prawdopodobnie do kobiety i dziecka. Między innymi ubrania, koce i inne przedmioty pozwalające uznać, że rzeczony pojazd był jedynym miejscem ich zamieszkania. Po sprawdzeniu dowodu rejestracyjnego stwierdzono, że pojazd z czwartej ręki został nabyty w 2017 roku przez Mirbane Giuliette Laci, zwaną Mirą, urodzoną w Albanii lat 44. Kobieta przebywa we Włoszech od prawie czterech lat i w przeszłości pracowała jako opiekunka u kilku rodzin w okolicy Mugello, a ostatnio zajmowała się dorywczo sprzątaniem w domach i pracą na zmywaku w pizzerii. Kobieta przebywała we Włoszech z dwunastoletnim synem o imieniu Nicolin, zwanym Niko. Ubóstwo, z jakim borykała się ta rodzina, było znane opiece społecznej również z powodu powtarzającego się nieprzestrzegania obowiązku szkolnego przez syna. Na to, że w pojeździe znajdowała się właśnie ta dwójka, wskazuje również fakt, że po raz ostatni widziano ich o godzinie 18 poprzedniego dnia na stacji benzynowej Total Erg w pobliżu Piedimonte, gdy kupowali kanapki w automacie z przekąskami. Od tamtej pory nie udało się ustalić nic nowego na temat matki i syna. W oczekiwaniu na aktualizację prosi się o przekazanie informacji wszystkim jednostkom terenowym. Rozdział pierwszy 23 lutego 2021. W tamten czwartek hodowczyni koni znowu obudziła się w swoim łóżku nagle, po prostu otwierając szeroko oczy. I znowu, w pierwszym odruchu odwróciła się do szafki nocnej, na której stał budzik i przekonała się, że jest trzecia czterdzieści siedem. Być może powinna dociekać z jakiego powodu, już od kilku tygodni budzi się zawsze co do minuty o tej samej porze. Z jednej strony była przekonana, że istnieje jakaś przyczyna, dla której ta powtarzająca się liczba wyznacza rytm jej starości. Z drugiej, wolała tego nie zgłębiać, bo była przeświadczona, że niektóre pytania należy pozostawić bez odpowiedzi, zwłaszcza w pewnym wieku. Może to wynikać z przesądu albo ze zwykłej ostrożności, w przeciwnym razie już po chwili zaczęlibyśmy się zastanawiać nad innymi rzeczami, o wiele istotniejszymi, na przykład nad sensem życia albo nad tym, co się dokładnie dzieje, kiedy człowiek umrze. W wieku osiemdziesięciu dwóch lat lepiej unikać pewnych kwestii. Również dlatego, że starzy ludzie, choć nie chcą tego przyznać, znają już wszystkie odpowiedzi. Tak więc tajemnica godziny 3.47 miała towarzyszyć hodowczyni koni przez cały czas, który jej pozostał, i kobieta była pewna, że dzień, kiedy jej wewnętrzny zegar pomyli się choć o minutę, będzie dniem, gdy już się nie obudzi. Z powodu bezsenności udawała jej się przespać góra cztery do pięciu godzin w ciągu nocy. Szkoda, że tak nie było, gdy miała 20 lat. Teraz miała do dyspozycji o wiele więcej minut i prawie nic czym mogłaby je wypełnić. A każdy stary człowiek wie, że nawet jeśli sekundy płyną z lekkością, to minuty są ciężkie jak kamienie. Dlatego starość to nieustanna walka między czasem upływającym w stronę tego, co nieuchronne, i czasem, który nigdy nie mija. Zanim minie połowa dnia, kobieta skończy obrządzać konie. Reszta będzie tylko szykowaniem się na nudę wieczności. Ale nie miała wyboru. Dlatego, jak każdego poranka wstała, wsunęła zmęczone stopy w kalosze, narzuciła zieloną kurtkę, głowę osłoniła filcowym kapeluszem, a do kieszeni wsunęła cygaro Toscano Classico. Przed wyjściem z domu posłała pocałunek mężowi na czarno-białej fotografii ślubnej stojącej w gablotce i rozpaliła ogień w żeliwnym piecyku, żeby po powrocie zastała przyjemne ciepło. Uruchomiła ładeniwę, żeby silnik diesla zdążył się rozgrzać, po czym poszła po swoje dwa setery zamknięte za ogrodzeniem między manerzem a stajniami. Wpuściła je do samochodu i ruszyła w kierunku Passo della Sambuca i rezerwatu przyrody. Wolno zmieniła bieg z drugiego na trzeci, bo Niebieska łada przywykła do delikatnego traktowania. Nie potrzebowała nowego auta, bo przecież sama nie była już nowa i na pewno czułaby się z nim śmiesznie. Tak samo jak nie chciała nigdy drugiego męża. Nawet wtedy, kiedy ten pierwszy postanowił wyprzedzić ją w drodze do mroku zaświatów, pewne rzeczy trudno wyjaśnić. I do takich właśnie należało to porównanie między terenówką z 1977 roku i jedynym mężczyzną jej życia. A przecież w obydwu przypadkach chodziło o uczucie i wierność. Za każdym razem, gdy siadała za kierownicą. Przypominała sobie z dumą komplementy urzędnika Wydziału Komunikacji przy odnawianiu jej prawa jazdy. Wzrok i refleks? Doskonałe. A te dwie rzeczy są też trochę sekretem dobrego małżeństwa. Pozostawać zawsze uważnym i być przygotowanym na nieprzewidziane sytuacje, bo, jak uczyła ją mama, najgorsze spotyka wszystkich. Dotarła w pobliże polany pośród bukowego lasu, skąd rozwidlały się ścieżki prowadzące do potoku Rovigo i do wąwozu znanego jako Valle del Inferno. Po zaparkowaniu wypuściła psy i pozwoliła, by obwąchały teren. Sama tymczasem wyjęła z kieszonki cygaro, przełamała i włożyła połowę do ust. Zapalenie go w lesie nie byłoby ostrożne, ale lubiła przeżuwać tytoń. Nie wiedziała, dlaczego ostatnio ciągle tu przyjeżdżała. Mogła wybierać inne, ładniejsze miejsca, ale stało się to niemal nawykiem wraz z pobudką o trzeciej czterdzieści siedem. Może wolała ten las, bo kiedyś przychodziła tu z mężem na polowania? Właśnie to ich połączyło: polowania i miłość do koni. Hodowczyni odziedziczyła tę pasję po ojcu, który spłodziwszy same córki, wychował ją jak chłopaka. Nikt nie wyobrażał sobie, że pewnego dnia wyjdzie za mąż, a jednak tak się stało. Po śmierci męża obiecała sobie, że będzie kontynuować polowania, ale dubeltówki były teraz zaplombowane i pod kluczem, odkąd nastoletnie wnuki naskoczyły na nią, kiedy pojawiła się na obiedzie bożonarodzeniowym z dwiema pięknymi białymi kuropatwami. Miała ochotę opowiedzieć im, jak w wieku dwunastu lat wzięła udział w nagonce na dziki. Co było dla niej niczym rytuał inicjacyjny. Właśnie na polowaniach nauczyła się szanować przyrodę i zwierzęta, i chciała jeszcze dodać, że choć oni w mieście kochają psy i koty, nie przeszkadza im to jeść mięso z supermarketu. Ale w końcu wróciła tego dnia do domu, pokorzona i przybita, wiedząc, że ta rodzinna tradycja odejdzie wraz z nią. Seterów nie dało się jednak zaplombować jak strzelby. W jaki sposób trzeba było pozwolić się wyżyć biednym zwierzakom? Istniało bowiem ryzyko, że dadzą się ponieść, co często zdarza się psom myśliwskim, szaleją, gdy nie mają czego szukać. Właśnie dlatego hodowczyni koni udawała się codziennie w to miejsce i pozwalała psom ganiać swobodnie, by dać im iluzję, że przynajmniej one mają jeszcze jakiś cel. Jak zawsze przesunęła językiem cygaro w kąci kust, poczem gwizdnęła krótko i stanowczo. Na tę komendę dwa setery wystrzeliły jednocześnie jak z procy i zniknęły w zaroślach. Po kilku sekundach ucichł też odgłos ich biegu między gałęziami i szelest bukowych liści. Brakowało jeszcze trochę do wschodu słońca, ale powietrze zaczynało się nagrzewać i zagęszczało się już w mgiełkę połyskującej, skraplającej się rosy, tak jakby przyroda zwiastowała dzień. Pewna zmyślność natury, pewne detale zawsze zadziwiały kobietę. W grobie będzie jej brakowało tych drobnych doskonałości świata. Odetchnęła głęboko powietrzem pachnącym żywicą i wilgotną ziemią, zrobiła dwa kroki w bok i pozwoliła sobie na głośne pierdnięcie, bo jedną z korzyści płynących ze starości była właśnie możliwość profanowania świętości stworzenia. Cieszyła się niewzruszonym spokojem tego nieruchomego czasu, nie dbając o to, ile takich chwili jeszcze jej zostało, kiedy uderzyło ją coś, czego nigdy wcześniej nie doznała. Wrażenie, że nie jest sama. Nie było to podejrzenie, ale pewność. Nie wiedziała skąd się wzięło to przeczucie. Trwało tylko krótką chwilę i zanim zdążyła je sobie w pełni uzmysłowić, usłyszała w oddali psy i spojrzała w kierunku, w którym pobiegły. Szczekały jak obłąkane. Początkowo myślała, że wytropiły nieostrożnego lisa, który opuścił norę, żeby zaopatrzyć się w żywność, ale. W takim przypadku powinna już je widzieć, jak pojawiają się rozzuchwalone ze zdobyczą w zębach. Tymczasem dwa setery o dziwo nie wracały. By je przywołać, włożyła do ust dwa palce i gwizdnęła głośno i długo. Nic z tego, wciąż wściekle ujadały. Kobieta zrozumiała, że próbują przyciągnąć jej uwagę pojęła też, że w lesie jest coś, co je zatrzymuje. Nie ociągając się dłużej, wróciła do łady i wyjęła ze schowka latarkę, po czym zaczęła przedzierać się przez gęstwinę. Torowała sobie drogę dłońmi, stwardniałymi od odcisków. Gałąź zadrapała ją w policzek, ale kobieta nawet tego nie zauważyła, bo słyszała szczekanie ukochanych zwierząt i ogarnął ją niepokój w związku z przeczuciem, jakie miała chwilę wcześniej. Modliła się do Boga, w którego nigdy nie wierzyła, żeby jej obawy były bezpodstawne, wywołane fantazją podsycaną strachem związanym z jej wiekiem. Oświetlając drogę przed sobą, zdołała rozpoznać w plątaninie zarośli cienie psów, które kręciły się rozgorączkowane wokół jednego miejsca, jakby schwytały coś w pułapkę. Gdy znalazła się w odpowiedniej jej odległości, skierowała latarkę w ich stronę. Ich łupem! Był chłopiec. Kobieta zatrzymała się gwałtownie i kapelusz spadł jej z głowy. Przyjrzała się dziecku uważniej. Mogł mieć jedenaście albo dwanaście lat i siedział niewzruszony. Przy każdym oddechu z jego ust wydobywały się kłęby pary, za którą można było dostrzec długą blond czuprynę z grzywką, a pod nią dwie nieobecne źrenice o barwie mroźnego błękitu. Miał niemal przezroczystą, cienką jak bibułka skórę, która pozwalała domyślać się skrywających się pod nią żył. Wyglądał jakby zrobiono go z wosku. Miał na sobie zimowe ubranie, ale obejmował ramionami klatkę piersiową i trząsł się z zimna. Jego oczy odbijały światło latarki, było w nich... coś dziwnego. Po chwili zrozumiała. Nie mrugał. Kobieta już nigdy nie zapomni tego spojrzenia. Najbardziej logiczne pytanie, jakie należało sobie postawić, brzmiało... co chłopiec robi sam w lesie nad ranem? Ale choć nie miało to większego sensu, zrozumiała nagle, że boi się odpowiedzi. Zapytała więc: Zabłądziłeś? Woskowy chłopiec wciąż się w nią wpatrywał, niemo i bez wyrazu. Jak masz na imię? Żadnej reakcji. Tymczasem psy nie przestawały go oszczekiwać. Kobieta gwizdnęła energicznie, by przywołać je do porządku, ale nie zareagowały. Spróbowała jeszcze raz, lecz nadal ignorowały jej komendy. Jedyne wytłumaczenie, jakie przyszło jej do głowy, to, że się boją. Bardziej logiczna byłaby sytuacja odwrotna, że chłopiec boi się ich. Scena wydawała się nierealna, bo dziecko wyglądało na absolutnie niegroźne. Basta! Wrzasnęła w końcu, zbliżyła się do jednego z seterów i uderzyła go lekko w pysk. Wycofał się za jej nogi, a drugi poszedł w jego ślady. Dygotały, żeby je uspokoić, wyjęła z kieszeni kurtki kilka kawałków suszonej słoniny i podała zwierzętom. Zabiorę cię do mojego domu i stamtąd kogoś zawiadomimy, dobrze? Powiedziała do chłopca. Nie miała za sobą komórki, ponieważ i tak nie było tu zasięgu. Jej propozycja nie doczekała się odpowiedzi. Pewnie jesteś głodny? Rzuciła. Tym razem, nie czekając na reakcję, schyliła się po kapelusz, otrzepała go spokojnie z ziemi, po czym odwróciła się i ruszyła w drogę powrotną. Liczyła na to, że sztuczka zadziała, bo nie miała innego pomysłu na rozwiązanie tej sytuacji, i szczerze mówiąc, cała ta historia ją też zaczynała przerażać. Po chwili usłyszała za sobą kroki i zrozumiała, że dziecko za nią podąża. Psy były wciąż pobudzone. Przez całą drogę do gospodarstwa chłopiec nie wypowiedział ani słowa. Wydawał się dziwnie spokojny, niewzruszony. Jakby nie był człowiekiem, przybył z innego świata, nie było wątpliwości. Kiedy dotarli do domu, przyglądała mu się, jak siedząc po turecku na podłodze przed rozpalonym kominkiem je w ciszy chleb i pije mleko, i przypomniała sobie to, co poczuła, zanim go zobaczyła: że nie jest sama. I pomyślała, że ten chłopiec. Jest śmiercią. Tak. Śmierć przechadzała się po lasach Mugello i przybrała postać dziecka. To właśnie ona w ciągu ostatnich tygodni robiła jej codzienną pobudkę o 3.47, by przygotować ją na to spotkanie. I to śmierć nakłoniła ją, by udała się w wyznaczone miejsce w Valle del Inferno. Śmierć tam na nią czekała, a ona zaprosiła ją do swojego domu. Już wkrótce, po skończonym posiłku, śmierć się odezwie i powie jej niewinnym głosem to, czego żaden człowiek nie chciałby nigdy usłyszeć że nadeszła jego chwila. Kobieta zadzwoniła pod 112 i podczas gorączkowego oczekiwania, aż ktoś uwolni ją od tej niepokojącej istoty. Szukała pocieszenia w spojrzeniu zmarłego męża na zdjęciu ślubnym stojącym w gablotce. On wiedziałby, co zrobić. W tym samym momencie, jakby doznała objawienia, o czymś sobie przypomniała. Nie była pewna, ale w tych stronach przez jakiś czas o tym mówiono. Wyszła do znajdującej się na zewnątrz domu toalety, w której na ziemi obok muszli leżał stos starych lokalnych gazet. Grzebała w nich, aż natrafiła na egzemplarz dziennika z początku lata poprzedniego roku. Była zaskoczona swoją pamięcią, bo właśnie w tej gazecie znalazła to, czego szukała. Zastanawiała się przez chwilę i nagle myśl, że ten chłopiec ma coś wspólnego ze śmiercią, nie wydała się tak dziwaczna. Był tylko jeden sposób, by odkryć, czy się myli. Poszła do milczącego gościa z wycinkiem gazety w ręce. — Niko? — zwróciła się do niego obojętnym tonem. Chłopiec przerwał jedzenie, po czym spojrzał na nią uważnie. Rozdział drugi — Mam jeszcze piasek przyklejony do stóp — oznajmiła Lawinia. — Może powinna je opłukać przed wejściem do domu, teraz wszędzie go poroznoszę. — Nic nie szkodzi — rzucił Pietro Gerber, psycholog dziecięcy. Mam nadzieję, że nałożyłam wystarczająco dużo kremu przeciwsłonecznego, bo w ubiegłym roku okropnie się poparzyłam, powiedziała dziewczynka. Wszystko jest w porządku. Zapewnił ją i, próbując złagodzić jej niepokój, zwrócił uwagę na coś innego. Popływałaś sobie? O tak, potwierdziła z zadowoleniem. Dopłynęła aż do boi. Był to jeden z powodów, dla których zabrał ją nad morze. Wiedział, że pływanie działa na nią kojąco. Dlaczego tu jesteśmy? Zapytała podejrzliwie. Bo to ważne, żeby zacząć od początku. Lawinia zastanowiła się nad jego słowami. Zacząć od początku? Powtórzyła. Nigdy wcześniej nie byłem w twoim pokoju. Ciągnął by nie stracić wątku. Rozejrzała się dookoła. Dawniej to był pokój mamy, kiedy była w moim wieku. Zostawiłam wszystko na swoim miejscu, niczego nie dotykałam. Dlaczego? Powiedziałam, że jej na tym zależało. I niepokoiłam się, że mogłoby być jej przykro, gdybym zaczęła wieszać tu swoje plakaty albo zdejmować jej rzeczy z półek, na przykład kolekcję muszli. Opowiedz mi coś o tym domu, zgoda? Lawinia przez chwilę się zastanawiała. Mm, to willa babci. Ona w dzieciństwie też przyjeżdżała do forte. Ten dom zbudował chyba jej tata, który konstruował statki. Więc jest bardzo stary. Tak. Zdaje mi się, że jest jakaś nazwa na określenie szyb z dużymi kolorowymi kwiatami i ścian pomalowanych w rośliny pnące. Babcia zawsze mi o tym mówiła. Chcesz powiedzieć, że jest w stylu secesyjnym. O właśnie! Miałam to na końcu języka. Uśmiechnęła się i na jej policzkach pojawiły się dołeczki. Od jak dawna cię tu nie było? zapytał psycholog. Dziewczynka zmieniła jednak temat. Dużo było dziś ludzi nad morzem, powiedziała. Plaża Anetta była pełna rodzin z dziećmi. Jeden chłopiec budował zamek z piasku przy naszym parasolu. Gerber uznał, że może dla lawiny jest jeszcze za wcześnie, by zmierzyć się z prawdziwym powodem ich obecności w tym miejscu, postanowił więc się do niej dostosować. Ładnie ci w tym turkusowym kostiumie. Naprawdę? Zapytała zadowolona z pochlebstwa. Naprawdę? Szczerze mówiąc, gdyby pan nie nalegał, nigdy bym go nie włożyła. Wstydziłam się trochę, bo powinnam zrzucić co najmniej parę kilo. Widzi pan te wałeczki tłuszczu? <laughs> A ja myślę, że jest dla ciebie doskonały, wiesz? Lawinia miała czternaście lat. I powodem, dla którego matka wysłała ją na leczenie do Pietra Gerbera, było to, że dziewczynka zaczęła postrzegać siebie w sposób, który nie miał nic wspólnego z rzeczywistością. Koścista kruszyna ważąca ledwie 30 kilogramów. Psycholog nie miał jednak pewności, czy terapia działa. Podczas niezliczonych sesji dostrzegł u niej barierę, którą sama zbudowała. Stopniowo udało mu się do niej zbliżyć. Bariera utworzona z wyobrażonego tłuszczu była jej niezbędna do obrony przed dojmującym cierpieniem. Ale jednocześnie blokowała dostęp całej reszcie, w tym pożywieniu, które było konieczne do przeżycia. Złamanie tej bariery wywołałoby katastrofę. Zamiast ją likwidować, Gerber chciał, żeby lawinia zobaczyła, co jest po drugiej stronie. To, co czekało na nią po drugiej stronie, nie miało być jednak przyjemne. W tej chwili głównym problemem doktora Gerbera było to, że dziewczynka okazała się oporna na hipnozę. Dlatego poprosił matkę pacjentki o zgodę na zabranie jej do domu nad morzem, gdzie lawinia, zgodnie z tym co mówiła, spędziła kilka z najpiękniejszych momentów swojego krótkiego jeszcze życia. Kto śpi w pokoju obok? Zapytał. Po prawej stronie jest nowy pokój mamy, odpowiedziała natychmiast dziewczynka. A co jest po lewej? Lawinia spochmurniała. Nic. Nic tam nie ma odparła pośpiesznie. Ten pokój jest pusty. Jesteś pewna? nalegał Gerber. Dlaczego nie pójdziemy sprawdzić? Dziewczynka zastanawiała się przez chwilę. Nie mam teraz ochoty rzuciła w końcu. No już daj mi rękę. Będę ci towarzyszył, zrobimy to razem. Nie wydaje mi się to trudne. Dobrze. Zgodziła się nieśmiało. Dla Czerbera było to ważne osiągnięcie. Pozwolił, żeby to ona go prowadziła. Sam szedł za nią. Zamknięte, stwierdziła lawinia, gdy tylko stanęli przed drzwiami. Ale w zamku jest klucz, widzisz? zachęcił ją psycholog. Nie zdecydowała się jednak, żeby go przekręcić. O co chodzi? Zapytał, choć znał odpowiedź. To, co mieli przed sobą, nie było po prostu drzwiami, ale granicą. Zakazany pokój. Gdyby lawinia weszła do środka, jej życie zmieniłoby się na zawsze, a nie była na to gotowa, jeszcze nie. Odezwała się tonem niemal gniewnym. A tam w środku co się stanie? Spróbuje mnie pan zahipnotyzować, jak kiedyś? Może użyje pan jakiejś nowej sztuczki? Już ci wyjaśniłem, jak to działa. Ja nie mam tej mocy, to ty decydujesz. Jeśli ty tego nie chcesz, nie mogę wejść do twojej głowy. Jej oddech przyspieszył. Wpatrywała się w zamknięte drzwi. Gerber to widział. Nie chcę tu dłużej być, chodźmy stąd. Oświadczyła stanowczo. Prędzej czy później będziesz musiała otworzyć te drzwi lawinio. Ty też zdajesz sobie z tego sprawę. Nie dziś, nie teraz. Ale Gerber nalegał. Co jest w tym pokoju? I dlaczego tak cię przeraża? Nie tym razem, proszę. Jej ton stał się teraz błagalny. Nic nie może ci się stać. Jesteś tu ze mną. Próbował dodać jej odwagi. Dziewczynka chwilę milczała, po czym zapytała: Czy to prawda, że nazywają pana usypiaczem dzieci? Tak, przyznał. Skąd mogę wiedzieć, że to, co zamierza mi pan zrobić, nie będzie bolało? Chciała wiedzieć, czy może mu zaufać. Był to duży krok naprzód. Zdradzę ci sekret. Zgoda? Dobrze. Odparła trochę bardziej rozluźniona. Jaki dzisiaj dzień? To pytanie ją zaskoczyło. Nie jestem pewna bąknęła zakłopotana ale zdaje mi się, że jest luty owszem potwierdził. I nie uważasz za dziwne, że w lutym jest tak gorąco, że kąpałaś się w morzu? To prawda, tak. Zgodziła się dziewczynka. Potem nagle zrozumiała: My nie jesteśmy w willi Forte dei Marmi. Jesteśmy w mojej głowie. Gerber nic nie odpowiedział. To niemożliwe. Rzuciła z niedowierzaniem. Wszystko jest takie. realne. W tym momencie twój umysł jest najbezpieczniejszym miejscem na Ziemi, lawinia. Uwierz mi, tu nie może ci się stać nic złego. Właśnie to miał pan na myśli, mówiąc, że musimy zacząć od początku? Tak. Nie podoba mi się tu. Nie podoba mi się ten początek. Dziewczynka zaczęła mieć duszności. Wpadać w stan hiperwentylacji. Chcę już iść. Jak się stąd wychodzi? Niestety eksperyment nie przynosił pożądanego efektu i Czerber nie mógł jej zmusić do pozostania. Zgoda, jak chcesz, powiedział spokojnym tonem. Teraz usłyszysz dźwięki. Nie musisz się ich bać. Słyszę. Były to regularne, metaliczne uderzenia. Wciąż pozostawały w tle, tyle że w pewnym momencie utonęły w podświadomości lawini wraz z postrzeganiem rzeczywistości. Policzymy razem do tyłu: od dziesięciu. Jesteś gotowa? Tak. Rozdział trzeci. Zanim odliczanie się skończyło, lawinia już otworzyła oczy. Przestała kołysać się na bujanym fotelu i rozejrzała się wokół z zagubioną miną. Gabinet na poddaszu, biblioteka, zabawki rozrzucone na czerwonym dywanie, rozpalony kominek, belki na sklepieniu, szare światło deszczowego popołudnia, przenikające przez zaciągnięte zasłony, przez szparę można było dostrzec w oddali piazza della Signoria. Jerber wyciągnął rękę w stronę stolika, obok którego siedział i wyłączył elektroniczny metronom. Pulsowanie, które wyciągnęło ich na powierzchnię, niczym lina płetwonurka ucichło, ustępując miejsca odgłosowi trzaskającego ognia. Nie wstawa jeszcze nie. Przestrzegł, by uniknęła zawrotów głowy. Jak się czujesz? Dobrze. Tak, wszystko w porządku. Odparła, jakby chciała o tym przekonać również siebie. Po czym wciąż jeszcze odchylona na oparcie fotela, odwróciła się w stronę psychologa i przez dłuższą chwilę zdawało się, jakby uważnie mu się przyglądała. Jasno pomarańczowy sweter, okulary i zmierzwione włosy. Może chciała się przekonać, czy jest rzeczywisty. Jak to się stało? Zapytała. Nawet się nie zorientowałam. Po raz pierwszy lawinia całkowicie poddała się hipnozie. Właśnie to było ważne. Żebyś się nie zorientowała, powiedział Gerber. Ale to się nie stało dzisiaj. Potrzeba było czasu. Zrobiłaś wszystko sama. Każda sesja była kolejnym krokiem. A teraz co będzie? zapytała z obawą. Zobaczyłaś drzwi. Prędzej czy później znajdziesz siłę, by je otworzyć. — zapewnił ją psycholog, podnosząc się z fotela, żeby pójść odsłonić okno. Za zmatowiałymi od wilgoci szybami Florencja bawiła się w chowanego. — A jeśli miałoby się to nigdy nie zdarzyć? Jarber nie chciał sobie zadawać takiego pytania, bo jeśli Lawinia nie znalazłaby odwagi i nie nacisnęła klamki, przez resztę życia nie pozbyłaby się... Wrogiej istoty mieszkającej za progiem. Coś wymyślimy. Uspokoił ją, unikając w ten sposób udzielenia odpowiedzi. Lawinia spojrzała na zegar. Zaraz przyjdzie po mnie mama. Może już czeka na dole. Mam pływanie, a potem muszę odrobić lekcję. Zauważył, że w jednej chwili dziewczynka odzyskała pogodny nastrój. Dzieci mają. Niewiarygodną moc. Swoistą zdolność do samonaprawy. Ale nie zawsze to działa. Czasem jest tylko pozorne. Wyciągnął rękę i pomógł Lawini wstać. Jej dłoń wydała mu się leciutka niczym balon, który ma za chwilę unieść się w powietrze. Widzimy się w czwartek po szkole, zgoda? Skinęła głową, po czym włożyła kurtkę, którą zostawiła na wieszaku, podniosła z podłogi plecak z książkami i ruszyła z uśmiechem w stronę wyjścia. Do widzenia, panie doktorze. Patrzył, jak pacjentka wchodzi do korytarza i mija drzwi pomieszczenia naprzeciwko. Lawinia nie wiedziała, że również w życiu jej terapeuty jest zamknięty pokój. Gerber unikał wchodzenia do gabinetu pana B. W ciągu ostatnich pięciu lat nie znalazł w sobie nawet siły, by go opróżnić albo przeznaczyć na coś innego. Wyrzekł się ojca, ale po jego śmierci zostawił wszystko bez zmian. Weź jabłko z koszyka, krzyknął za dziewczynką, słysząc, jak biegnie w stronę wyjścia. W przedpokoju były zawsze świeże owoce dla małych pacjentów. Dobrze, rzuciła lawinia. Gdy zapadła cisza i wiedział, że został sam, usiadł znowu w swoim fotelu Ims Lounge z czarnej skóry, z wykończeniem z palisandru. Mebel już do tego stopnia dostosował się do jego kształtów, że nikt inny nie uważał go za wygodny. Wziął wieczne pióro i czarny notes przeznaczony dla przypadku Lawini i zaczął pisać. Sesja z 23 lutego 2021. Uwagi! Po prawie trzech miesiącach terapii Lawini nastąpił postęp. Pozwoliłabym poprowadził ją do znajomego otoczenia, gdzie czuje się bezpiecznie. Jednocześnie pokazuje, że nie jest jeszcze gotowa. Pewnie jakaś część jej osobowości upiera się przy odsuwaniu od siebie ważnego fragmentu przeszłości. Unikanie wspomnienia nie jest już jednak owocem kompromisu z samą sobą, by iść dalej stało się prawdziwym ćwiczeniem na przetrwanie. W tej sytuacji, choć może to być ryzykowne dla jej kruchej psychiki, niezbędne jest kontynuowanie tej drogi i uprzedzanie wypadków. Zamieszkujący w niej upiór prędzej czy później da odczuć swoją obecność. Gerber zamknął notys, ale nie wstał z fotela. Instynktownie podniósł wzrok na czerwoną lampkę na suficie dokładnie naprzeciw miejsca, w którym siedział. Włączało się ją przyciskiem tego samego koloru umieszczonym na jednej ze ścian przedpokoju. Umowa z pacjentami była taka, że po przyjściu nie byli zmuszeni rozpoczynać terapii od razu. Mogli zaczekać przed gabinetem, a gdy poczuli się gotowi, Wystarczyło nacisnąć ten guzik i Gerber po nich wychodził. Ale sesja z Lawinią była ostatnią tego dnia. Doktor Gerber zostawił sobie wolny czas w kalendarzu, by napisać artykuł do czasopisma psychologicznego. Poczuł jednak, że nie ma na to zupełnie ochot. Chciał tylko wrócić do domu, przynieść kwiaty dla Sylii i spędzić wieczór bawiąc się w walki dinozaurów z trzypółletnim synkiem Markiem. Na dywanie przed nim leżały porozrzucane zabawki, kredki i kolorowe książeczki, ale te służyły tworzeniu iluzji, że gabinet jest bezpiecznym miejscem dla dziecka. Często jednak takim nie był. Właśnie tu wielu małych pacjentów spotykało swoje demony. Podniósł się z fotela, pokrzepiony decyzją pójścia do domu i otworzył biblioteczkę w miejscu, gdzie w anonimowych czarnych okładkach ustawione były równo notesy, w których zapisywał obserwacje z sesji z pacjentami. Umieścił tam zeszyt z notatkami dotyczącymi lawinii. Za chwilę upewni się, czy wszystkie światła na poddaszu są zgaszone, ale najpierw, po zamknięciu biblioteczki, poszedł stłumić ogień w kominku. Byłoby nieostrożnie zostawić płomienie w pomieszczeniu pełnym drewnianych belek. A wiele razy w roztargnieniu o tym zapominał. Dziwak, powiedziałaby Sylia. Rozrzucając pogrzebaczem żarzące się polana, Gerber przypominał sobie wszystkie sytuacje, kiedy upomnienia żony zapobiegły różnym tarapatom, w które mógł się wpakować. Wydało mu się, że znów słyszy otwierane i zamykane drzwi wejściowe. Lawinia? Zapytał, sądząc, że dziewczynka czegoś zapomniała i wróciła. Nikt nie odpowiedział. Wiatr, uznał i znów zajął się kominkiem. Przypomniał sobie, że na rogu ulicy jest kwiaciarnia i pomyślał, że może wieczorem po kolacji i położeniu Marka spać, on i Sylwia będą mogli obejrzeć razem jakiś stary film i poprzytulać się na kanapie. Rozproszył go jednak cichy czerwony błysk, który na ułamek sekundy pojawił się w jego polu widzenia. Odwrócił się do lampki pod sufitem. Błyśnięcie się nie powtórzyło, ale teraz nie mogło chodzić o wiatr. Wstał i otrzepał ręce z zamiarem sprawdzenia, co się dzieje. Wyszedł do przedpokoju, był pusty. Zdeterminowany, by rozwiązać zagadkę, ruszył do korytarza. Skręcił za rogiem, ale tam też nikogo nie było. Czerwony przycisk, przeznaczony dla pacjentów, wpatrywał się w niego, niczym nieruchome oko wystające ze ściany. Podszedł do drzwi wychodzących na klatkę schodową, otworzył je szeroko i sprawdził na zewnątrz, lecz tam też ani żywej duszy. Instynktownie spodziewał się, że usłyszy przynajmniej odgłos kroków na schodach, tymczasem nic. Wychylił się przez balustradę ale w panującym niżej mroku nie zdołał niczego dostrzec. Kto tam jest? Zapytał pośród ciszy ostrożnym tonem, jakby liczył na to, że w ewentualnym intruzie odezwie się nieodparta potrzeba udzielenia mu odpowiedzi. Jego głos odbił się echem w próżni. Jerber zdał sobie sprawę, że serce bije mu jak wystraszonemu dziecku i trochę się tego zawstydził. Wrócił na poddasze i zamknął drzwi, upewniając się, że tym razem są dobrze zatrzaśnięte. Rozbawiony pokręcił głową. Pomyślał, że to umysł, spłatał mu figla. A ileż to razy musiał upominać swoich małych pacjentów, by nie wierzyli we wszystko, co widzą. Te omamy były skutkiem sesji z lawinią, ponieważ hipnotyzer często w pewnym stopniu również jest zaangażowany w trans. W chwili, gdy miał już wracać do gabinetu, jego spojrzenie padło przypadkowo na stojący w przedpokoju koszyk z jabłkami. Zbliżył się, by zrozumieć, czy również to, co teraz ma przed oczami, jest wytworem jego wyobraźni. Kiedy wziął do ręki jabłko leżące na starcie pozostałych, zrozumiał, że wzrok go jednak nie myli. Ktoś wbił w owoc igłę z której zwisała długa niebieska nitka. Choć była dopiero piąta po południu, nad Florencją zapadał już zimowy mrok, pełznący między załkami i ulicami historycznego centrum niczym połyskująca czarna ślina. Kiedy w starym trenczu Barbery szedł z bukietem żółtych tulipanów via dei Calcaiuoli pod drobnymi kroplami mrzawki, Pietro Gerber nie był w stanie opędzić się od myśli o wbitej w jabłko igle z niebieską nitką. Upór racjonalnego człowieka odmawiał choćby rozważenia możliwości, że ten gest, nieodpowiedzialny i groźny, mógł mieć jakiś związek z dziwnym wrażeniem, że usłyszał kogoś kto wszedł na poddasze i szybko je opuścił. Nie. Chodziło na pewno o coś innego. Jabłka były świeże. Kupił je w małym warzywniaku i sam ułożył rano w koszyku. Nie było tam żadnych igieł, co do tego miał pewność. Jedynym wytłumaczeniem mógł być żart któregoś z małych pacjentów albo gorzej. Świadome działanie dorosłego opiekuna. Zaczął analizować kolejne sesje, które odbyły się tego dnia w gabinecie. Od razu wykluczył Filipa, bo chłopiec miał zaledwie pięć lat i był tak uległy, że nie zdołałby zaplanować podobnej akcji. Możliwym podejrzanym był ojciec Filipa. Niedawno stracił pracę i wydawał się bardzo zestresowany. Po chwili Gerber przypomniał sobie jednak, że mężczyzna powierzył mu syna i natychmiast wyszedł, nie wchodząc nawet do środka, bo chciał skorzystać z wolnego czasu, by pozałatwiać jakieś sprawy. Kamilla nie miała czasu zatrzymać się w przedpokoju. Gerber odebrał ją na klatce schodowej, a po sesji odprowadził na dół, gdzie czekała na nią babcia, która z powodu artrozy miała trudności z pokonywaniem schodów. Dziesięcioletni Martin przeszedł sam. To mógł być on. Lecz Gerber odrzucił to przypuszczenie, ponieważ chłopiec pozostawał jeszcze w bolesnej fazie przepracowywania żałoby po śmierci obojga rodziców w wypadku samochodowym. No i na koniec Lawinia. Hmm, ale i również raczej nie brał pod uwagę. Miała bardziej skłonność do krzywdzenia samej siebie niż innych. Te dzieci przychodziły do niego, by pokonać traumę zaburzenia zachowania, żywienia albo nastroju. Życie wystawiło jej już na ciężkie próby, a nie posiadały jeszcze narzędzi, by stawić czoło egzystencjalnym pułapkom. Pietro Gerber dobrze wiedział, że dla zrozpaczonych rodziców albo krewnych terapia hipnozą często była ostatnią deską ratunku. Dlatego teraz konieczność spojrzenia na kruchych i nieszczęśliwych pacjentów w tym nowym świetle wprawiała go w pewne zakłopotanie. Jedynym pocieszeniem było to, że, dzięki Bogu, wychodząc z gabinetu nikt nie wziął z koszyka jabłka z igłą. Zamiast się jej pozbyć, wpiął igłę w kołnierz płaszcza. Chciał ją pokazać Sylwii i uzyskać jej opinię. Zamierzał zostawić tam igłę jako memento, dopóki nie rozwiąże zagadki. Tak czy owak, zrozumiał już, że będzie musiał zawsze zamykać na klucz drzwi wejściowe na poddasze, gdy będzie przebywać w gabinecie. Kiedy tak próbował złagodzić swój niepokój, skręcił w Via de Locke, gdzie za sprawą urbanistycznego żartu zdawało się, że echo odbija potanie gęsich skrzydeł, ptaków, które dały nazwę tej ulicy. Bo w dawnych czasach w Dzień Wszystkich Świętych odbywał się tam gęsi targ. Minąwszy XIV-wieczny pałac i średniowieczną wieżę, która należała do rodu Wiz Dominik, skręcił w Via dello Studio, gdzie od 1860 roku ma siedzibę sklep Penia. Początkowo była to fabryka produktów chemicznych, która z czasem zaczęła proponować swojej klienteli również produkty spożywcze. Tak więc obok sklepu, w którym można było kupić kleje i farby, ulokowano wkrótce drugi, gdzie sprzedawano delikatesy wszelkiego rodzaju. Pietro Gerber przychodził tu w dzieciństwie z panem B i zdarzało się, że ojciec kupował wosk do polerowania ram obrazów, a potem wracali do domu z torebką cennych cukierków z likierem różanym. Mijając sklep, Gerber pomyślał, że na pewno znajdzie w środku coś, co sprawi Sylwii przyjemność jako dodatek do kwiatów. Kupił tackę z szynką, z jeneńskiej wieprzowiny i dojrzewającym w słomie pecorino. Sprawi prawdziwą niespodziankę że żonie, gdy wróci do domu wcześniej niż zwykle obładowane niespodziewanymi podarunkami. Otworzą do tego butelkę Brunello. Zapowiadał się idealny wieczór. Jerber był przekonany, że tego typu miłe gesty są konieczne, by ożywiać nawet dobre małżeństwo. Jak wszystkie pary, przez prawie pięć lat, on i Silvia mieli lepsze i gorsze dni, ale nie zdarzyło się nic, czego nie dałoby się naprawić, aż do przypadku Hall. Nadali tej sprawie taką nazwę, jakby... Chcieli zachować bezpieczny dystans do wydarzeń, które zagroziły ich związkowi. Czerber oddalił się wtedy od żony i synka, ale tylko po to, by chronić ich przed natarczywością tajemniczej pacjentki, jedynej dorosłej osoby, jaką kiedykolwiek miał pod opieką. Na szczęście Sylwia okazała się bardziej dojrzała i odpowiedzialna od niego, i dzięki swojej dalekowzroczności i sile woli przejęła kontrolę nad kryzysem, nie pozwalając, by ich związek się rozpadł. Kiedy tego wieczoru przekroczył próg mieszkania z najlepszymi intencjami, przed jego oczami roztoczył się niespodziewany widok. Przy wejściu Stał wazon z żółtymi tulipanami, identycznymi jak te, które trzymał. Gdy zastanawiał się, jak to możliwe, przyjął go chłód domu i nieprzenikniona cisza. Ogarnęło go nagłe poczucie otaczającej pustki. Dopadły go wątpliwości, od których aż się zachwiał. Dlaczego nikogo nie ma? Gdzie się podzieli? co się stało? Po czym? Z niemym krzykiem wyłoniło się z mroku widmo gorzkiej rzeczywistości. Po tym jak kazał im się wyprowadzić, Sylwia i Marko nie wrócili już do domu. Rozdział piąty Wyparcie wspomnienia. Jest bardzo niebezpieczną techniką autohipnozy. Przede wszystkim dlatego, że w gruncie rzeczy chodzi tylko o środek tymczasowy. Codziennie rano przed wyjściem z domu, Pietro Gerber poddawał się kilku ćwiczeniom na oddalenie problemów. Poprzez oddech można wyćwiczyć umysł w odsuwaniu przyczyny cierpienia i spychaniu jej w najdalszy zakamarek umysłu. Nie zawsze to działało. Był to jednak jedyny znany mu sposób, by nie sięgnąć po leki psychotropowe albo antydepresanty, co nie pozwoliłoby mu kontynuować spożytkiem pracy z pacjentami. To ja przyniosłem te kwiaty, które są w wazonie. Poprzedniego wieczoru przypomniał sobie. Po czym ruszył w głąb mieszkania z freskami na sklepieniach mieszczącego się w starej kamienicy w historycznym centrum. Kiedy przemierzał w ciemności puste pokoje, Dalszy ciąg rzeczywistej historii wynurzał się w jego wnętrzu kawałek po kawałku. Sylwia przeprowadziła się do Livorno, wystąpiła o rozwód, dostała go i żyła teraz z nowym partnerem. Jej stosunki z byłym mężem były pełne szacunku, ale ograniczone do minimum. Sąd orzekł, że Gerber może zabierać syna do siebie na dwa weekendy w miesiącu. Lecz po kilku próbach, gdy chłopiec okazał wyraźną niechęć do przebywania z ojcem w Starym Domu we Florencji, ten w porozumieniu z eks żoną zdecydował się na składanie synowi niedzielnych wizyt. Przyczyną wszystkiego była Hannah Hall. Wraz z pojawieniem się tej kobiety życie Pietra Gerbera roztrzaskało się na kawałki. To była prawdziwa eksplozja, ale w zwolnionym tempie. Także mógł śledzić chwila po chwili to, co działo się wokół niego, lecz nie mógł tego powstrzymać. A najgorsze, że Hannah Hall zniknęła, zanim Gerber mógł uzyskać od niej wszystkie odpowiedzi. Został z całą serią nierozstrzygniętych kwestii, które go prześladowały. Konsekwencją eksplozji było roztrzaskane życie i ponure osamotnienie. Pozbył się tulipanów, wyrzucając je do śmieci i otworzył butelkę wina. Wziął tackę z szynką i serem, po czym osunął się wykończony na kanapę w salonie i włączył odtwarzecz. Sylwia kupiła kiedyś starą kamerę wideo na targu z używanymi rzeczami i wbiła sobie do głowy, że ich rodzinne wspomnienia będą miały taką samą ziarnistość i takie same światło, jak w czasach, kiedy ona i Pietro byli dziećmi, czyli w latach dziewięćdziesiątych. Kaseta wideo z rodzinnymi nagraniami, którą miał kiedyś dostać Marko, ostatecznie została u jego ojca jako jedyna pamiątka po tym, co wydawało się wielką miłością. Gerber oglądał ją każdego wieczoru. Bez dźwięku, bo wtedy mniej bolało. Niecałe czterdzieści pięć minut różnych fragmentów przyjęcia urodzinowe, kilka niedzielnych wycieczek wakacje nad morzem jedno Boże Narodzenie. Ocalone przed upływem czasu, zanim kamera nieodwracalnie się popsuła, wraz z nią cała reszta. Ktoś inny uznałby oglądanie tego filmu za dającą się uniknąć torturę. Włączając taśmę, Jerber nie gonił już za niemożliwym do zrealizowania pragnieniem, by wszystko było znów jak kiedyś. Wciąż szukał w tych kadrach jakiegoś szczegółu, który mu umknął. Wskazówki, która sygnalizowałaby coś, co nie zadziałało Popełnionego błędu, rysy zapowiadającej zawalenie się budowli Tak jakby można było jeszcze naprawić te rzeczy Ale tylko w przeszłości Jakby posiadał magiczną formułę na odwrócenie czasu Pietro Gerber znał przyczynę fiaska swojego małżeństwa Tyle tylko, że nie znajdowała się ona na tym wideo i dobrze o tym wiedział. Choć nie chciał tego przyznać. Dlatego zadowoliłby się ostrzeżeniem osób, które uśmiechały się na ekranie. Chciałby uprzedzić siebie, Sylwię i Marka o tym, co ma nastąpić. W ten sposób mogliby ocalać i nie utracić szczęścia. Zacząć od początku. Czy nie to właśnie mówił zawsze małym pacjentom? Ledwie kilka godzin wcześniej wskazał Lawini konieczność cofnięcia się w czasie. Heh. Sam jednak nie miał na to odwagi. I kiedy stosując autohipnozę przewijał swoją pamięć niczym taśmę w kasecie wideo, zatrzymywał się zawsze na chwilę przed tym, jak wszystko zaczynało się walić. Bo tym, co chciałby przeżywać w nieskończoność, nie była przeszłość ale ten konkretny moment, kiedy wszystko było jeszcze doskonałe. Zjadł szynkę i ser ze wzrokiem zagubionym w ekranie telewizora i pozwalał, żeby alkohol powoli łagodził drękę, tak by oglądanie nagrania stało się nie do zniesienia. Znów myślał o wszystkich tych chwilach, gdy siedząc w tym samym miejscu czekał, aż Sylwia wróci z pokoju śpiącego Marka. Jej kroki zbliżające się w półmroku korytarza, jej pojawienie się w progu. Często przyciągał ją do siebie pod byle pretekstem i kochali się właśnie tu, między poduszkami na kanapie, pośpiesznie, w obawie, że synek obudzi się i im przerwie. W tym momencie wyobraził sobie, że odsuwa jej włosy z karku, wtulając twarz w ciepłą szyję i że długo ją całuje. Widział żonę, jak odchyla głowę, Jednocześnie przymyka oczy, poddając się jego czułości. Wyobraził sobie, jak rozpina jej bluzkę i pieści piersi, i poczuł jej dłoń wsuwającą się do jego spodni i masującą go jej tchnienie, mieszające się z jego oddechem. Ale kiedy w tej fantazji Silia odwróciła się, by poszukać jego warg, to nie była już ona, to była Hanna. Nawet teraz. Nieznajoma, która przybyła z innego świata, innego czasu, była w stanie wedrzeć się w jego intymną przestrzeń, a on nie mógł nic zrobić. Był bezsilny, we władaniu czarów, które zabrały już większą część jego życia. Ale może chciał się tak czuć? Unicestwiony w uścisku tej dziwnej istoty o dwóch głowach, dwóch tożsamościach? Bo Silvia wyłaniała się z twarzy Hany a Hanna z twarzy Sylwii. W tym śnie na jawie obie kobiety nieustannie się wymieniały jak w nieudanym eksperymencie klonowania. W ten kusicielski koszmar wdarł się ostry dzwonek domofonu. Nagle Gerber wyrwał się z oszołomienia winem i seksem. Było po dziesiątej. Kto to mógł być o tej porze? Wyłączył odtwarzacz i z kieliszkiem w ręce poszedł otworzyć drzwi. Stanął naprzeciwko dwóch mężczyzn w ciemnych garniturach Wystarczył mu jeden rzut oka, by wiedzieć, że to karabinierzy w cywilu Tylko oni wiązali krawaty w taki sposób, jakby ciągle byli w mundurze Czy mogę pomóc? Zapytał, gdy pokazali mu legitymacje służbowe Powinien pan z nami pójść, doktorze? Nigdzie nie pójdę, dopóki nie powiecie, o co chodzi Przysłała nas sędzia Baldi, chce pana widzieć Stara przyjaciółka w przeszłości często do niego dzwoniła w imieniu sądu dla nieletnich, ale po sprawie Hall zerwał kontakty również z Baldi. Nigdy jednak nie wzywała go o tak późnej porze, wysyłając na dodatek po niego ludzi. Musiało się wydarzyć coś poważnego. To zwykła formalność, rzucił jeden z karabinierów. Najwyraźniej kłamałby przezwyciężyć jego niezdecydowanie. Sędzia potrzebuje konsultacji. Gerber wiedział, że nie ma co się upierać, ale przypomniał sobie z drżeniem, że również w przypadku Hall wszystko zaczęło się od całkiem normalnego telefonu. No, wezmę płaszcz i nowy notes, powiedział w końcu. Wszystko, byle tylko uciec przed spotkaniem z upiorami i złymi wspomnieniami.